hodowcą jest pan Rafał Rojewski, a właścicielem i prezenterem pan Bronisław Sosnowski z Kanina, który przyjechał pokazać tego konia, proszę państwa, z Podsławna. Ogier ten jest po ogierze, po Ardenie francuskim, Lotus, od klaczy Beza, po ogierze Hegund, Arden szwedzki. A więc widzimy, koń ma tutaj 3/4 rodowodu Ardena francuskiego. Tego, o którym, jeżeli państwo czytali właśnie księgę Hodowla koni profesora Pruskiego, to właśnie najbardziej poleca nam do krzyżowania Ardena francuskiego. Koń o potężnym wzroście, 173 cm, wzrostu 240 obwód klatki piersiowej, chociaż tego nie widać, i 31 pod napiąstkiem. Ogier ten ma zaliczoną próbę dzielności zasadniczą z oceną bardzo dobrą. A pan Bronisław Sosnowski, proszę państwa, od 40 paru lat prowadzi punkt kopulacyjny w Kaninie. Sam mówi, że jest wychowawcą, wychowankiem pana świętej pamięci Rzeczyckiego, długoletniego kierownika w Koszalinie. Zawsze będąc na przeglądach z panem Bronisławem, wspominamy pana Rzeczyckiego i jego osiągnięcia. I proszę państwa, kiedyś tak z panem Bronisławem usiedliśmy i pan Bronisław pokazywał katalogi z lat, z początku lat 70. i te konie zimnokrwiste miały po 147, po 150. Jeżeli miał 150 wzrostu, to był ogierem bardzo dużym. Proszę bardzo, przez te lata jak to się zmieniło. Teraz mamy ogiera, który ma 173, a jeszcze 40 lat temu nikt nie myślał o takim koniu zimnokrwistym. Jeżeli miał 150, to był uważany za dużego ogiera. No i przejął młody hodowca, bo biec z takim ogierem nie jest, proszę państwa, łatwo. Pan Paweł Zurzewicz. I to jest, proszę państwa, piękne, że ta końska rodzina poprzez te wystawy zaczyna nam się rozrastać, że jeden szanuje pracę drugiego i pomaga. No to tutaj przewodniczący podkreślał, proszę państwa, na pewno takiego ogiera trudno jest przygotować do wystawy, trudno pokazać, bo to jest krótko po sezonie kopulacyjnym, a takie ogiery kryją w sezonie po 40 klaczy. Tam, gdzie jest rejon i gdzie hodowcy mają, są zainteresowani, wybierają to najlepsze i te najlepsze ogiery kryją, proszę państwa, po 40 klaczy, a nawet i więcej. Dziękuję uprzejmie. Panie Bronisławie, jestem. Dziękujemy. Czy ten koń się podobał?
Wrocławiu, to dla pana. Dziękuję uprzejmie. I szanowną komisję proszę o ocenę za to. To jest siła, nie?